Pan profesor Filipiak, kiedy przyszedł do Krakowi, pamiętam go z trzeciej ligi, kiedy jeździł na nasze mecze, kiedy przychodził do szatni w trzeciej lidze, pamiętam. Przyjechaliśmy na taki mecz, kiedy graliśmy w Staszowie. Lewarcie, przepraszam, w Lewarcie i pan profesor przyszedł, myśmy tam ten mecz wygrali. A w Przemyślu to później było. W Lewarcie, kiedyśmy ten mecz tam wygrali i pan profesor przyszedł. Oczywiście na nasze mecze równocześnie jeździli wysłannicy Kolportera Kielce, jeździli w czarnych, długich płaszczach z białymi szalikami. No i wiecznie nas podejrzewali o to, że zawodnicy Krakowi są na haju. Myśmy się z tego bardzo śmiali. No i była taka sytuacja, że właśnie tam wygraliśmy mecz. No i oczywiście radość niesamowita w szatni, oczywiście Krakowia, Krakowia i śpiewanie. I w pewnym momencie otwierają się drzwi i pan profesor wszedł z panem Markiem Golemo i z panem Jasiem Okońskim. Pogratulowali zwycięstwa. No i profesor ten czas mówi, w tygodniu przyjdę na trening, chcę z wami porozmawiać. No i rozmowa dotyczyła przede wszystkim spraw finansowych, bo ten czas po prostu się zaczęły kontrakty, podpisywanie profesjonalnych już kontraktów. No i myślał Wojtek już ten czas o wzmocnieniach troszeczkę drużyny. No tutaj po prostu później wyjazdy były, prawda, i inne. Do Sandecyśmy przyjechali, to Sandecja w ten czas, myśmy przyjechali autobusem tam na mecz. Sandecja grała z Kolporterem. No i oczywiście, słuchajcie, wjeżdżamy, a tutaj po prostu. Puśćcie, puśćcie, bo to kadra przyjechała. Myśmy wyszli w eleganckich dresach takich. Dopiero ktoś się tam zorientował, że to Krakowia. No i oczywiście pan Dariusz Wdowczyk nie ośmielił się od razu do Polskiego Związku Piłki Nożnej napisać, że on sobie nie życzy tego, żeby Krakowia jeździła na jego mecze i żeby po prostu przeciwko nim kibicowała. Bzdura, no po prostu inną metodą się wygrywa mecze. Nie znam prezesów pozostałych klubów na tyle, żeby mógł ich porównywać z panem profesorem Filipiakiem. Ale wydaje mi się, że pan profesor Filipiak ma swoją wizję tego klubu i myślę, że po prostu według tego swojego planu po prostu ciągnie to do przodu. Zresztą trzeba szczerze powiedzieć, że jako przykład jeden jedyny to jest hokej. To jest hokej, kiedy po prostu no, po tak chudych strasznie latach w tym hokeju potrafił to profesor w jakiś sposób. Ja wierzę, że ja się jeszcze doczekam w tym klubie takiego momentu, gdzie pan profesor to już od paru lat obiecuje, ale wierzę w to, że to się spełni. Spełni to się na pewno po modernizacji naszego stadionu, że my w pucharach zagramy. Że my w pucharach zagramy i że zdobędziemy mistrza Polski. Ja w to wierzę. Ja to głęboko wierzę. Ja się patrzę w tej chwili na naszą młodzież utalentowaną. Nie wolno tego zaprzepaścić. Nie wolno tego zaprzepaścić. To są wspaniali młodzi piłkarze. To są po prostu, ja jestem przekonany, że za dwa lata to my będziemy mieli najlepszą pomoc w Polsce. Bo po prostu mając tak doświadczonych i wspaniałych piłkarzy, jak dzisiaj mamy i Pawła Nowaka, i Arka Barana, i Darka Kłosa, przy nich będą się po prostu kształcić tacy zawodnicy jak Karol Kostrubała, Dynarek, Klich Mateusz, w którego mocno wierzę, że ojciec jeszcze tam będzie czuwał nad nim, że go pokieruje, bo naprawdę to są Baliga, Uszalewski, Łucza, który doznał takiej przykrej kontuzji w meczu o Puchar Ekstraklasy. No, no, no to
to była, dla mnie to była straszna przykrość, jak ten chłopak tak, w taki sposób złapał tą kontuzję. No. Ale naprawdę, Dudzic, młody chłopak. Dwóch jeszcze mamy takich wspaniałych napastników. Jakub Snatny i Jakub Kaszuba. Którzy naprawdę, no, tylko praca nad nimi. Praca nad nimi i naprawdę będziemy mieli po prostu dwóch dobrych napastników. Dwóch dobrych, Dudzic przecież tak samo, po prostu to są młodzi ludzie, młodzi chłopcy, to jest 80. Snatny jest 90. rocznik. Kaszuba 8-8, Dudzic 8-8. To naprawdę to są chłopcy do tak zwanego rzeźbienia i tu naprawdę nie ma co, tylko nie ma co żałować pieniążków, tylko trzeba po prostu nad nimi pracować i powinni nad nimi dobrzy trenerzy pracować, żeby z nich wykrzesać to, co oni potrafią. Patrząc na tych młodych chłopców, którzy po prostu w tej chwili pomalutku tak zaczynają się walczyć o te miejsca w pierwszym zespole, to jestem przekonany, że to, co co profesor marzył, żeby po prostu tworzyć, tylko ja twierdzę, że był taki pewien okres czasu zaniedbania trochę pracy z tymi chłopcami. Ale teraz widzę, że się to zaczęło z powrotem. Ogromna mądrość ekstraklasy to jest stworzenie młodej ekstraklasy.